Rozdział XXV Portos Deartanian, zamiast wprost do siebie powrócić, zsiadł z konia przed bramą pana de Treville i wbiegł szybko na schody. Tym razem postanowił opowiedzieć o wszystkim, co zaszło. Pan de Treville bez wątpienia nie poskąpi mu dobrych rad w tej sprawie, a, widując się codziennie z królową, może będzie mógł zasięgnąć od niej wiadomości o nieszczęśliwej kobiecie, której z pewnością drogo zapłacić kazano za przywiązanie do jej pani. Pan de Treville wysłuchał opowiadania młodzieńca z powagą, świadczącą, iż w całej tej sprawie widział coś więcej niż samą przygodę miłosną, a gdy d'Artagnan skończył nareszcie, wyrzekł. HM. Wszystko to o mile czuć jego eminencją. Lecz co tu robić? Zapytał d'Artagnan. Nic, nic zgoła, jak na teraz, tylko opuścić Paryż, jak ci to już mówiłem, i to jak można najprędzej. Zobaczę się z królową, opowiem jej szczegóły zniknięcia tej biednej kobiety, które posłużą za wskazówkę, a za twoim powrotem. Może będę miał lepszą dla ciebie nowinę. Zaufaj mi. D'Artagnan wiedział, że pan de Treville, choć był gaskończykiem, nie czynił próżnych obietnic, a zawsze więcej robił, aniżeli przyrzekał. Pełen więc wdzięczności za przeszłą i przyszłą opiekę, pożegnał go d'Artagnan, a żacny dowódca, który czuł żywą sympatię dla odważnego i śmiałego młodzieńca, serdecznie uścisnął mu rękę, życząc szczęśliwej podróży. Gotów wprowadzić w czyn rady pana de Treville, poszedł od razu do swego mieszkania, aby spakować tłumoczek podróżny. W pobliżu domu spostrzegł pana Bonasio stojącego w ubraniu rannym na progu swego domostwa. Przyszło mu na myśl wszystko, co przezorny planczyt mówił mu o złowrogich minach gospodarza i począł mu się przypatrywać z większą niż dotąd uwagą. W istocie, pominąwszy bladość żółtawą i chorobliwą, dowodzącą ulania żółci, co mogło być wreszcie przypadkowe, de Artanian dostrzegł coś ponuro, przewrotnego w zmarszczkach jego oblicza. Oszust nie tak się śmieje jak człowiek uczciwy, innymi łzami płacze obłudnik, a innymi człowiek dobrej wiary. Każdy fałsz jest maską, i choćby najartystyczniej była zrobiona, zawsze można ją odróżnić od szczerej twarzy. De Artagnanowi zdało się więc, że pan Bonasio nosi maskę i to jedną z najwstrętniejszych pod słońcem. Wskutek tych spostrzeżeń, przejęty od razu dla tego człowieka, chciał przejść, nawet nie odezwawszy się do niego, gdy Bonasio tak samo jak dnia poprzedniego zaczepił go pierwszy. Cóż to? Młodzieńczel przemówił doń, widocznie hulamy sobie po nocy. Siódma godzina rano. A pan, widzę, zmieniasz porządek rzeczy, powracasz wtedy, gdy inni wychodzą. Pan na taką nie zasługujesz wymówkę, mości Bonasio w odrzeku de Artanian i jesteś wzorem porządnych ludzi. Co prawda, gdy się ma ładną żonkę, nie potrzeba uganiać się za szczęściem. Ono samo przychodzi, wszak prawda, panie Bonasio. Ten zbladł jak śmierć i wykrzywił usta uśmiechem. O! O! Odezwał się Bonasio i dowcipniś z pana. Lecz gdzież to u diabła włóczyłeś się tak po nocy, mój młody panie? Widocznie manowce niezbyt wygodne były. Deartanian spojrzał na swoje buty zabłocone strasznie, lecz jednocześnie wzrok przeniósł na trzewiki i pończochy kramarza. by można, że je ktoś w tej samej kałuży unurzał, jedne i drugie nosiły na sobie ten sam kolor błota. Nagła myśl strzeliła do głowy deartagnana. Uf mały, gruby, krótki siwiejący człowiek, tak jakby lokaj, ciemno ubrany, lekceważony przez ludzi, noszących szpady, to musiał być bonasiowe własnej osobie. Mąż przewodniczył przy porwaniu małżonki. Szalona ochota wzięła de Artagnana porwać kramarza za gardło i zdusić go na miejscu, lecz. Mówiliśmy już, był on chłopcem nader roztropnym, więc się powstrzymał. Jednakże twarz tak mu się dziwnie zmieniła, że Bonasio przeraził się wielce i chciał się chyłkiem od niego wymknąć. Ponieważ przagrze stał wprost połowy drzwi, która była zamknięta, rad nierad musiał pozostać na miejscu. A! Mój łaskawco, żarty ze mnie stroisz, rzekł Dartanian, ale zdaje mi się, że jeżeli moje buty potrzebują gąbki, tym bardziej twoje trzewiki i pończochy aż proszą o oczyszczenie. Miał żebyś i pan także, mości Bonasio, szastać się po nocy. Do licha! Byłoby to nie do darowania człowiekowi w twym wieku, tym bardziej tobie, co masz ładną i młodą żonkę. O! Uchowaj mnie Boże, odparł Bonasio, ale wczoraj byłem aż w San Mandę, aby się wywiedzieć o służącą, bez której obejść się nie mogę, a ponieważ złą miałem drogę, zabłociłem się tak okropnie i jeszcze nie miałem czasu oczyścić ubrania. Wspomniane przez Bonasio miejsce wycieczki stało się nowym dowodem, popierającym podejrzenia de Artagnana. Powiedział, że był w San Mandę, dlatego tylko, że znajdowało się ono w stronie wprost przeciwnej, niż San Cloud. Przypuszczenie to pierwszą było pociechą w tym razie. Jeżeli Bonasio wiedział, gdzie jest jego żona, można było, u środków nadzwyczajnych, zmusić kramarza do rozwiązania języka, można było wyrwać z niego tajemnicę. Należało tylko przypuszczenie to w pewność zamienić. Wybacz mi, drogi panie Bonasio, że pozwalam sobie być z tobą bez ceremonii, lecz nic tak pragnienia nie pobudza, jak bezsenność. Szalenie mi się pić chce, pozwól mi napić się u siebie wody, wszak to sąsiadowi uchodzi. I nie czekając przyzwolenia, wpadł do pokoju gospodarza i spojrzał nieznacznie na łóżko. Stało nietknięte. Bonasio nie kładł się tej nocy. Niedawno więc wrócił do domu, towarzyszył zatem żonie do miejsca, dokąd ją zawieść miano lub przynajmniej do pierwszej stacji. Dzięki mości Bonasio, e, rzekł de Artagnan, wychylając szklankę wody, to wszystko czego żądał od ciebie. Teraz idę do siebie, każę planhetowi oczyścić buty, a gdy się z nimi załatwi, przyślę go tutaj, jeżeli zechcesz, aby wyszczotkował i twoje trzewiki. I zostawił kramarza osłupiałego tym pożegnaniem i zadającego sobie pytanie, czy wypadkiem nie pokpił sam własnej sprawy. Na schodach de Artanian spotkał plancheta bardzo pomdrugeszanego. O! Panie! Zawołał, ujrzawszy de Artagnana. Nie mogłem doczekać się pana, znów coś nowego mamy. Cóż tam znowu? Pytał de Artanian. O, założyłbym się o sto tysięcy, że pan nie zgadnie, jaką miałem wizytę w nieobecności jego. Kiedyż to było? Pół godziny temu, kiedy pan był u pana de Treville. I któż to był taki? Mówże Pan de Carua, Pan de Carua, We własnej osobie, dowódca gwardii jego eminencji. On sam Przyszedł mnie aresztować. Ja tak samo przypuszczam, proszę pana, pomimo, że miał układną minę. Mówisz, że miał taką minę? Słodki był jak miód. Doprawdy? Powiedział, że przychodzi od jego eminencji, który bardzo panu sprzyja, i chce zabrać pana z sobą do Palais Royal. A cóżeś mu odpowiedział? Że to niepodobna, bo pana nie ma w domu, jak sam to mógł widzieć. Cóż on na to? Mówił, żeby pan nie omieszkał dziś jeszcze zajść do niego, a potem dodał cichutko. Powiedz twemu panu, że jego eminencja dobrze jest usposobiony dla niego i że prawdopodobnie los jego zależy od widzenia się z kardynałem. Jak na kardynała to niezbyt zręczne sidła, odrzekł młodzieniec z uśmiechem. Ja też, widząc w tym zasadzkę, odpowiedziałem, że pan będzie niepocieszony za swoim powrotem. Dokądże pojechał? Zapytał pan de Karua. Do troje w Szampanii odrzekłem. Kiedy wyjechał? Wczoraj wieczorem. Planchetku mój miły przerwał mu de Artanian prawdziwie nieoceniony z ciebie człowiek. Pojmuje pan, pomyślałem sobie, że w razie gdyby pan chciał widzieć się z panem de Carua, mam zawsze czas słowa swoje odwołać i powiedzieć, że pan nie wyjeżdżał. W takim razie kłamcą byłbym ja, a ponieważ nie jestem szlachcicem, wolno mi zatem kłamać. Uspokój się, nie stracisz opinii człowieka prawdomównego. Za kwadrans wyjeżdżamy. I ja to chciałem panu poradzić, a dokąd jedziemy, jeżeli wolno zapytać? W stronę przeciwną tej, którą wymieniłeś. Czy ci zresztą nie pilno dowiedzieć się czegoś o Grimaudzie, nie i Bazimie, tak jak mnie o Atosie, Portosie i Aramisie? Zapewne, proszę pana, i pojadę, dokąd mi rozkażesz, powietrze na prowincji, jak mi się zdaje, będzie dla nas zdrowsze niż powietrze paryskie. Więc spakuj rzeczy i jedźmy, ja wyruszam naprzód z rękami w kieszeniach, żeby nie domyślano się niczego. Ty podążysz za mną do koszar gwardyjskich. Ale, plan chęci, miałeś rację co do naszego gospodarza, to straszny szubrawiec. O! Panie, skoro ja mówię, to niech mi pan wierzy, ja się znam na ludziach. Ho! Ho! Zgodnie z projektem, de Artanian wyruszył pierwszy i, aby nie mieć na sobie nic do wyrzucenia, po raz ostatni jeszcze zaszedł do mieszkania trzech swoich przyjaciół. Żadnej nie było wiadomości. Jedynie dla Aramisa zastał list, przesycony wonnościami, a pisany drobniutkim i wytwornym charakterem. Zabrał go z sobą. W dziesięć minut zjawił się Planczyt w stajniach koszar gwardyjskich. Aby nie tracić czasu, Deartanian sam już konia swego osiodłał. Tak, dobrze, odezwał się do Plancheta, gdy przytroczył mu tłomoczek do siodła. Teraz siodłaj tamte trzy konie i ruszajmy w drogę. Czy dlatego, panie, abyśmy prędzej jechali, chcesz, by każdy z nas miał dwa konie? Zauważył Planczyt z przebiegłą miną. Niepotrzebne żarty, Planchetków odrzekł Deartanian, przy pomocy tych czterech koni będziemy mogli przywieźć trzech przyjaciół naszych, jeżeli ich odnajdziemy jeszcze żywych. Doprawdy, szczególniejsze byłoby to szczęście, w odpowiedział Planczyt, a zresztą nie trzeba nigdy tracić nadziei w miłosierdzie boskie. Amen! zakończył de Artanian, dosiadając konia. I wyjechali z koszar gwardyjskich, każdy w inną stronę, jeden z nich bowiem przez rogatki de la Villette, a drugi przez Montmartre zjechać się zaś mieli poza San Denis. Wybieg ten strategiczny, wykonany z wszelką ścisłością, uwieńczony został pożądanym skutkiem. Obydwaj wjechali razem do pierre Fit. Przyznać trzeba, że Planczyt o wiele odważniejszy był we dnie niż w nocy. Pomimo to wrodzona przezorność nie opuszczała go na chwilę, nie zapomniał najmniejszej okoliczności ubocznej z poprzedniej podróży i kogo tylko spotkał, uważał za wroga. Z tego wynikło, że nieustannie chwytał za kapelusz, czem ściągał na siebie surową naganę ze strony de Artagnana, który się lękał, aby dzięki tej grzeczności zbytecznej nie wzięto go za chudopacholskiego sługę. Czy przejezdnych wzruszała owa uprzejmość plancheta, czy też nie było czatów, rozstawionych na ich drodze, dość, że podróżni nasi dostali się bez najmniejszego wypadku do szantyli i zatrzymali się w hotelu Grand San Martin, tam, gdzie stali za pierwszej podróży. Oberżysta, zoczywszy młodzieńca z pachołkiem prowadzącym dwa luźne konie, wyszedł pełen szacunku na spotkanie. D'Artagnan, upaliwszy kilkanaście mil od razu, uznał za stosowne wypocząć i dowiedzieć się, czy znajdzie tu jeszcze Portosa. Zresztą niezbyt roztropnie byłoby pytać od razu, co się stało z muszkieterem. Po namyśle, Deartanian, o nic nie pytając, zsiadł z konia i polecił go swemu służącemu. Wszedł do niewielkiego pokoju, przeznaczonego dla tych, co sami być chcieli, i zażądał butelki najlepszego wina oraz śniadania, jak można najwykwintniejszego, co spotęgowało jeszcze bardziej dobre pojęcie gospodarza o podróżnym, powzięte z pierwszego wejrzenia. Obsłużono go z cudowną szybkością. Do pułku gwardii zaciągano najpierwszą szlachtę z królestwa, Deartanian więc, mający przy sobie służącego i cztery przepyszne konie, nie mógł, pomimo skromnego munduru, nie wywrzeć wrażenia. Oberżysta sam pragnął mu usłużyć. Co widząc, de Artagnan rozkazał podać dwa kieliszki i rozpoczął następującą rozmowę. Na honor, drogi mój gospodarzu, rzekł, napełniając kieliszki, zażądałem najlepszego, jakie masz, wina, a jeżeli mnie oszukałeś, sam będziesz ukarany tem, czem zgrzeszyłeś, bo nie cierpię pić sam i musisz mi dotrzymać kompanii. Pijmy zatem. No dalej. Za czyje zdrowie pić będziemy, aby nie zranić niczyjej miłości własnej? Niechaj będzie za pomyślność Twojego zakładu. Wasza dostojność zaszczyt mi czyni, odrzekł oberżysta serdecznie dziękuję za dobre życzenia pańskie. Lecz nie chcę w błądcie wprowadzać i z góry wyznaję, iż więcej w tem jest egoizmu, niż przypuszczasz. Jedynie te zakłady mają powodzenie, w których goście są dobrze przyjmowani, w hotelach, gdzie wszystko bezładnie idzie, podróżny pada ofiarą wad i niedostatków gospodarza. Ja, co dużo podróżuję, szczególnie tą drogą, chciałbym, żeby wszyscy oberżyści robili majątki. Istotnie zdaje mi się, że nie po raz pierwszy mam szczęście pana oglądać. Ba. Przejeżdżałem tędy do Szantyli co najmniej dziesięć razy, a trzy lub cztery zatrzymałem się u pana. Zaraz. Byłem tu dziesięć czy dwanaście dni temu, odprowadzałem przyjaciół muszkieterów, a właśnie jeden z nich pokłócił się z jakimś nieznajomym człowiekiem, który, nie wiadomo dlaczego, szukał zaczepki. A tak. Prawda, przypominam sobie. Czy nie o panu Portosie wasza dostojność chce mówić? Tak właśnie nazywa się mój towarzysz podróży. Boże. Drogi gospodarzu, powiedz mi, miałożby spotkać go jakie nieszczęście. Wasza dostojność pamięta zapewne, że nie mógł się puścić w dalszą drogę. Rzeczywiście przyrzekł podążyć za nami i nie widzieliśmy go więcej. Zaszczycił nas, pozostając tutaj. Jak to? Zrobił wam ten zaszczyt. Tak, panie, w tym oto zajeździe i nawet jesteśmy mocno zaniepokojeni pod pewnymi względami. Pod jakimi? Pod względem porobionych kosztów. Cóż znowu? On je wszystkie zapłaci. A! Panie, balsam pociechy wlewasz mi w serce. Dużo już dotąd daliśmy naprzód, a jeszcze dzisiaj Felczer nam oznajmił, że ponieważ pan Porfous nie płaci, na nas będzie poszukiwał należności, bo to ja po niego posyłałem. Czyż Porfous raniony? Nie wiem, jak mam powiedzieć. Jak to, nie wiesz pan? Powinieneś lepiej wiedzieć o tem, niż ktokolwiek. Zapewne, lecz w naszym stanie nie można wszystkiego, o czym się wie, rozpowiadać, nade wszystko, gdy nam zastrzeżono, iż uszy nasze odpowiadać będą za język. A czy ja mogę widzieć się z Portosem? I owszem, wejdź pan na piętro, zapukaj do numeru i go. Proszę tylko oznajmić, że to pan. Dlaczego? Bo mogłoby pana nieszczęście spotkać. Jakie? Pan Porfous mógłby przypuszczać, że to ktoś z domowników i w przystępie złości przeszyłby pana szpadą lub w łeb palną, broń Boże. Cóżeście mu zawinili. Żądaliśmy zapłaty. A. Dolicha, rozumiem, żądanie podobne on bardzo źle widzi, gdy nie jest przy pieniądzach, lecz o ile wiem, powinien je mieć. Takie i nasze było zdanie. A ponieważ w domu naszym panuje porządek i rachunki zamykamy co tydzień, przedstawiliśmy mu spis wydatków. Lecz na złą chwilę trafiliśmy widocznie, gdyż za pierwszym słowem odesłał nas do wszystkich diabłów. Co prawda, grał dnia poprzedniego. Jak to? Z kim? A. Mój Boże, albo ja wiem. Z jakimś panem przejezdnym, któremu zaproponował partię Lanknechta. A. Biedak musiał wszystko przegrać. Wszystko i konia nawet, bo gdy tamten miał się już ku odjazdowi, przekonaliśmy się, że loka jego siodłał konia pana Portosa. Zrobiliśmy mu wtedy uwagę, lecz nam odpowiedział, że się mieszamy nie do swoich rzeczy, że nam nic do tego, ponieważ ten koń jest jego własnością. Daliśmy znać natychmiast panu Portosowi o tem, co się dzieje, a on kazał nam odpowiedzieć, że trzeba być błaznami, aby wątpić w słowo szlacheckie i że skoro tamten szlachcic mówi, że koń do niego należy, tak musi być i basta. Zawsze ten sam, mruknął de Artanian. Wtedy, mówił dalej gospodarz, kazałem mu powiedzieć, że skoro porozumieć się nie możemy co do zapłaty, nie tracę nadziei, że zechce przynajmniej wyświadczyć łaskę mojemu koledze spod Złotego Orła i jemu także da celo zarobić. Ale pan Porfous odpowiedział mi, że moja oberża jest najlepsza i życzy sobie w niej pozostać. Odpowiedź ta była zbyt dla mnie pochlebna, więc nie mogłem nalegać, ażeby się wyniósł, poprzestałem tylko na prośbie, aby ustąpił mi swego pokoju, który jest najładniejszy ze wszystkich, a zadowolił się milutkim gabinecikiem na trzeciem piętrze. Na to pan Porfous odpowiedział mi, że oczekuje lada chwila przybycia swojej kochanki, jednej z najznakomitszych dam dworu, powinienem więc zrozumieć, że pokój, zaszczycony jego pobytem, aż nadto mierny jest dla takiej osoby. Pomimo całkowitego uznania dla prawdziwości słów jego, czułem się w obowiązku obstawać przy swojem. Ale nie mogło być o tem ani mowy. Położył pistolet przy łóżku, oświadczając, iż za pierwszym słowem o jakichkolwiek przenosinach palnie w łeb temu, kto poważy się wtrącać. I odtąd już nikt nie postał u niego, prócz jego pachołka. Jest tu więc i musketon. Jest, panie. W pięć dni po wyjeździe powrócił, mocno skwaszony, widocznie i on miał w podróży nieprzyjemności. Na nieszczęście, żwawszy jest od swego pana i dla niego to wszystko do góry nogami przewraca, a przypuszczając, że gdyby prosił, mógłby doznać odmowy, więc bez proszenia bierze, co mu się podoba. Tak, zawsze ja widziałem w musketonie wierność i przebiegłość niepospolitą, odpowiedział de Artanian. Być może, ale jeżeli z taką wiernością i przebiegłością będę miał cztery razy do roku do czynienia, sam pójdę z torbami. Bynajmniej przecie Porfous zapłaci. H.M. mruknął z powątpiewaniem oberżysta. Jest on ulubieńcem wielkiej pani, która nie pozostawi go w kłopocie o taką drobnostę, jaką jest panu dłużny. Gdybym śmiał powiedzieć, co myślę o tym wszystkim. Jak to, co o myślisz? Co o wiem, raczej. A cóż pan wiesz? I czego jestem nawet pewny? Czego? Doprawdy ciekawym. Powiedziałbym, że znam tę wielką panią. Pan. Tak, ja. Skądże ją poznałeś? O! Panie, gdybym mógł zaufać pańskiej dyskrecji. Mów pan, o słowem szlacheckim ci ręczę, że nie będziesz żałował zaufania. Pojmuje pan, że niepokój do wielu rzeczy popycha. Jakżeś pan postąpił. O! Najpierw nic takiego nie zrobiłem, do czego nie miałby prawa wierzyciel. Więc. Pan Porfous dał nam list do owej księżnej i kazał wrzucić go do skrzynki pocztowej. Pachołka jego jeszcze nie było. Ponieważ nie wychodził z pokoju, zmuszony był obarczać nas swoimi zleceniami. Cóż dalej? Zamiast wrzucić ów list do skrzynki, co niezbyt pewne bywa, skorzystałem z tego, że jeden z moich posługaczy jechał do Paryża i rozkazałem wręczyć bilecik samej księżnej. Było to spełnieniem życzeń pana Portosa, który nam list ten tak polecał, nieprawdaż. Niby. I czy wie pan, kto jest owa wielka dama? Nie, słyszałem o niej, wie pan, kto jest ta niby księżna? Mówiłem przecie, że nie znam jej wcale. To stara prokuratorowa. Niejaka pani Kokenard, mająca lat pięćdziesiąt co najmniej, a udaje jeszcze zazdrosną. Ja od razu się dziwiłem, że jakaś księżniczka mieszka przy ulicy Niedźwiedziej. Skądże pan wiesz? Bo gdy odebrała list, wpadła w gniew okrutny, wykrzykując, że pan Porfous jest wiecznikiem i że pewnie o jaką kobietę bił się i został raniony. Więc on raniony. A! Boże! Tom się wygadał! Powiedziałeś pan, że Porfous jest ranny. Tak, ale mówić o tem srodze mi zabronił. Czemuż to? hektarów. Bo się przechwalał, że nadzieję narożę tego jego mościa, z którym go pan w kłótni zostawił, a pomimo całej jego junakierii, jego mość ów od razu go z nóg zwalił. Pan Porfous więc, człowiek pełen pychy, tylko swoją księżnę chciał rozczulić opowieścią o przygodzie, ale przed nikim nie chce się przyznać, że został pokuty rapierem. Więc to rany przykuły go do łóżka. Mistrzowskie pchnięcie, zaręczam panu. Rogatą duszę ma pański przyjaciel. Byłeś pan przytem obecny? O! Wszystko to trwało zaledwie chwilę, może mi pan wierzyć. Stanęli naprzeciw siebie. Nieznajomy szybko się zwinął i natarł tak niespodzianie, że zanim pan Porfous odbić zdołał, żelazo przeciwnika utkwiło mu w piersi na trzy cale. Upadł na wznak. Korzystając z tego, nieznajomy oparł mu na gardle koniec rapiera, pan Porfous, widząc się na łasce przeciwnika, uznał się za pokonanego. Wtedy nieznajomy spytał go o nazwisko, a dowiedziawszy się, że ma z Portosem, a nie z Deartagnanem do czynienia, Pomógł mu dźwignąć się, odprowadził do oberży, sam wsiadł na konia i odjechał. To on miał do na urazę. Widocznie. A czy wiesz, co się z nim stało? Nie. Widziałem go po raz pierwszy i odtąd nie pokazał się więcej. Wybornie. Wiem już, co wiedzieć chciałem. Mówiłeś, pan, że pokój Portosa znajduje się na pierwszym piętrze, numer i? Tak, panie, najpiękniejszy w całej oberży, pokój, który miałbym sposobność dziesięć razy wynająć. Ba. Nie kłopot się pan, odezwał się z uśmiechem D'Artagnan. z się uiści pieniędzmi księżnej Kokenard. O, panie prokuratorowa czy księżna, byle tylko rozluźniła supły swego worka, wszystko to dla mnie jedno, ale ona dała tu odpowiedź stanowczą, że dosyć już ma tych wymagań i wiarołomstwa pana Portosa i że mu złamanego szeronga nie przyśle A czy powtórzyłeś tę odpowiedź swemu gościowi? Boże, uchowaj. Byłby się dowiedział, w jaki sposób wywiązaliśmy się z jego zlecenia. Więc on ciągle jeszcze czeka na pieniądze. Tak. Wczoraj jeszcze pisał, ale tym razem służący oddał list na pocztę. Powiadasz pan, że prokuratorowa brzydka jest i stara. Co najmniej pięćdziesięcioletnia i wcale nie piękna, jak mówił mi Pato. W takim razie możesz być spokojny, da się ona zmiękczyć, a zresztą, niewielkie rzeczy musi ci być porfał zdłużny. Jak to niewielkie? Dwadzieścia pistolów, jak dotąd, nie licząc doktora. Niczego on sobie nie żałuje, widać przyzwyczajony do wygód. To chociaż go ona opuści, znajdą się jeszcze przyjaciele, zaręczam. Pozbądź się wszelkich obaw. Gospodarzu drogi i nie ustawaj w pieczołowitości, jakiej stan jego wymaga. Obiecał mi pan pary z ust nie wypuścić o prokuratorowej i o reyni. Masz na to moje słowo. Bo widzi pan, on gotów by mnie zabić. Nie lękaj się, nie taki on straszny, jak się wydaje. To powiedziawszy, poszedł d'Artagnan na górę, pozostawiając gospodarza, uspokojonego pod dwoma względami, o które najmocniej mu chodziło, o dług i swoje życie. Zapukał do drzwi najpokaźniej się przedstawiających, a oznaczonych wielkim czarnym numerem. Gdy odpowiedziano, wszedł. Porfous, leżąc na łóżku, grał z musketonem w aby nie wychodzić z sprawy, a przed ogniem obracał się rożen, obładowany kuropatwami, po dwóch zaś rogach wielkiego komina, na rozżarzonych węglach wrzały dwa tygle, z których wydobywała się łechcąca powonienie para potrawy z ryb i królika. Prócz tego stół do pisania i komoda zastawione były wypróżnionymi butelkami. Na widok przyjaciela Porfous krzyknął radośnie, a musketon, powstawszy z uszanowaniem, ustąpił miejsca i poszedł zajrzeć do tygli, nad którymi zdawał się mieć osobliwszy nadzór. A! Na Boga! To ty! Zawołał Porfous do Deartagnana, witaj mi i wybacz, że nie wstaję na twoje spotkanie. Ale nie wiem, czy wiesz, co mi się przytrafiło. Dodał niespokojnie, patrząc na Deartagnana. Nie wiem. Nie mówił ci gospodarz. Zapytałem go o ciebie i prosto przychodzę. Porfous odetchnął swobodniej. A cóż ci się przytrafiło, drogi Portosie? Kończył De Artagnan. Nacierałem na przeciwnika, któremu już trzy pchnięcia rapierem zadałem i chciałem czwartem z nim skończyć, gdy wtem nastąpiłem na kamień i zwichnąłem nogę w kolanie. Doprawdy? Słowo honoru! Szczęście tego łajdaka, by byłbym go ubił na miejscu. I cóż się z nim stało? Alboż ja wiem. Miał już dosyć, nie czekając reszty odjechał. Lecz z tobą, co się stało, drogi De Artagnanie? Zatem zwichnięcie nogi zatrzymujecie w łóżku, drogi Portosie? Ciągnął dalej de Artanian. A! Boże mój, niewielkie to rzeczy, za kilka dni już wstanę. Czemuż nie kazałeś przenieść się do Paryża? Tutaj okrutnie ci nudno być musi. Miałem ten zamiar, lecz muszę ci coś wyznać, drogi kolego. Co takiego? Widzisz, jak ci mówiłem, nudziłem się straszliwie, a w kieszeni miałem owe siedemdziesiąt pięć pistolów, przypadły mi z podziału. Dla rozrywki więc kazałem poprosić do siebie przejezdnego szlachcica i zaproponowałem mu partyjkę gry w kości. Nie wzdragał się, a 75 pięć pistolów powędrowało z mojej do jego kieszeni, nie licząc konia, którego zabrał na przykładkę. Lecz co z tobą się dzieje, drogi mój de Cóż chcesz, kochany Portosie, niepodobna mieć wszystkiego, znasz przecie przysłowie: nieszczęśliwy w grze, szczęśliwy w miłości. Zbyt jesteś kochany, aby fortuna nie mściła się za to, ale co cię nie łaska jej obchodzi, czyż nie masz szczęśliwy człowieku swojej księżniczki, która niechybnie pośpieszy ci z pomocą. Widzisz, mój drogi, ponieważ gram nieszczęśliwie, mówił Porfous, z miną najswobodniejszą wpisałem do niej, aby mi przysłała kilkadziesiąt ludwików, których mi bardzo potrzeba ze względu na położenie, w jakim się znajduję. I cóż? Musiała do dóbr swoich wyjechać, bo mi nie odpowiada. Doprawdy? Ani słówka. Wczoraj wyprawiłem drugą odezwę, gorętszą jeszcze od poprzedniej. Lecz, skoro cię widzę, najdroższy, pomówmy o tobie. Przyznaję, iż zaczynałem niepokoić się o ciebie. Ale twój gospodarz dobrze się z tobą obchodzi widocznie, mówił Deartanian, wskazując pełne rondle i próżne butelki. Ujdzie od biedy. Ujdzie. Odparł porfous. Kilka dni temu przyniósł Migbur rachunek, ale go razem z nim za drzwi wyrzuciłem. W ten sposób jestem tu, jakby na prawach zwycięzcy albo zdobywcy. Widzisz też, że bojąc się zostać wyparty ze stanowiska, trzymam się ciągle pod bronią. Jednakże śmiejąc się, zauważył D'Artagnan, zdaje mi się, że od czasu do czasu robisz wycieczki. I wskazał palcem na rondle i butelki. Niestety, to nie ja. Nędzne zwichnięcie trzyma mnie w łóżku. Musketon się tylko wymyka i znosi żywność. Musketonie, mój miły, mówił porfous, Zwracając się do pachołka, widzisz przecie, że przybyły nam posiłki, trzeba przysporzyć prowiantów. Muskwetonie, odezwał się D'Artagnan, i musisz mi wyświadczyć przysługę. Jaką, proszę pana? Udziel planchetowi swoich wiadomości i przepisów, bo mogę i ja kiedyś znaleźć się oblężonym, a nie gniewałbym się wcale, gdybym wtedy używał wygód, jakie mi pana swojego otaczasz. O! Boże, nic łatwiejszego, proszę pana. Potrzeba do tego tylko trochę sprytu i wprawy. Wychowałem się na wsi, a ojciec mój, w chwilach wolnych od zajęć, polował na cudzych gruntach. A zresztą czasu co robił? Panie, trudnił się rzemiosłem bardzo przyjemnym, według mego zdania. Jakiem? Ponieważ były to czasy wojen katolików z hugonotami i widział, że jedni tępią drugich, a czynią to w imię religii, wytworzył sobie wiarę pośrednią, która mu dozwalała być raz katolikiem, to znowu hugonotem. Przechadzał się zwykle ze strzelbą na ramieniu za płotami przy drogach, a gdy zobaczył katolika, nadchodzącego pojedynczo, wtedy religia protestancka brała górę w jego umyśle. Kierował lufę w stronę wędrowca, a gdy przypuścił go na dziesięć kroków, rozpoczynał przemowę, kończącą się zazwyczaj zrzeczeniem się trzosa ze strony przechodnia, pragnącego zachować życie. Rozumie się, że gdy Hugonota znowu spotkał, taka wysoka gorliwość katolicka go przejmowała, że pojąć nie mógł, jak przed kwadransem, odważył się wątpić o wyższości świętej wiary naszej. Ja, panie, jestem katolikiem, ale ojciec mój, wierny zasadom swoim, starszego brata zrobił Hugonotem. Jakże skończył ten człowiek, pełen zacności? zapytał de Artanian. O! Najnieszczęśliwiej, jak tylko być może, proszę pana. Pewnego razu na drodze zaklęsłej wpadł między Hugonota i katolika, z którymi miał już raz do czynienia. Spiknęli się na biedaka i powiesili go na przydrożnym drzewie, po czym jeszcze przyszli do karczmy, w której piliśmy z bratem i przechwalali się tym, co zrobili. A cóż wy na to? Zagadnął de Artanian. Pozwoliliśmy się im wygadać i odparł musketon. Potem, gdy wyszli z karczmy i każdy z nich udał się w swoją stronę, brat mój zaczaił się w drodze na katolika, a ja na protestanta i załatwiliśmy się z nimi, przejęci uwielbieniem dla przenikliwości biednego ojca naszego, który był tyle przezorny, że wychował nas, każdego w innej religii. Z tego, co mówisz Moskwetonie, widzę rzeczywiście, że to był nie lada dziarski człowiek. Zatem, jak powiadasz, poczciwiec ten zajmował się w chwilach wolnych polowaniem na cudzych gruntach? Tak, panie. On mnie nauczył robić sieci na zające i króliki i wędki zastawiać. Dlatego też widząc, że ten kapcan oberżysta pasie nas prostym mięsiskiem, jak jakie włóczegi, co mogłoby zaszkodzić i tak osłabionym żołądkom naszym, spróbowałem dawnego rzemiosła. Spaceruję od niechcenia po lasach książęcych, zastawiam na przesmykach siatki, czasami spoczywam nad stawami Jego Książęcej mości i, leżąc spokojnie, zapuszczam wędkę na ryby. Teraz, dzękować Bogu, nie brak nam, jak pan widzi, kuropatw i królików, karpi i węgorzy, co wszystko jest posiłkiem strawnym i zdrowym, jak chorym przystoi. Lecz kto wam dostarcza wina, czyżby gospodarz? Niby on i nie on. Nie rozumiem. On go co prawda dostarcza, jednakże nie wie o tym spotykającym go zaszczycie. Wytłumacz się jaśniej, Muskwetonie, opowiadanie Twoje jest pełne rzeczy pouczających. Otóż tak, proszę pana. Przypadek zrządził, że w jednej z moich wędrówek spotkałem pewnego Hiszpana, który dużo zwiedził świata, a między innymi i drugą półkulę. Jaki może być związek antypodów z butelkami stojącymi na stole i komodzie? Cierpliwości, panie, na każdą rzecz przyjdzie kolej. Słusznie, polegam więc na tobie, Muskwetonie, i słucham. Ów Hiszpan miał służącego, który towarzyszył mu w podróży do Meksyku. Służący był moim ziomkiem, przystaliśmy więc od razu do siebie, zwłaszcza, że usposobienia nasze zgadzały się najzupełniej. Nade wszystko lubiliśmy polować, on mi więc opowiadał, jak to w Pampasach krajowcy polują na tygrysy i bawoły z pętlicami po prostu, które zarzucają na karki tych zwierząt. Nie mogłem zrazu uwierzyć, jak można dojść do takiej wprawy, aby z odległości 20 lub 30 kroków trafić końcem liny tam, gdzie się chce, lecz wobec dowodów trzeba było dać się przekonać prawdziwości opowiadania. Przyjaciel mój stawiał zdała od siebie butelkę i za każdym zamachem chwytał ją pętlicą za szyjkę. Oddałem się więc i ja tym ćwiczeniom, a ponieważ natura nie poskąpiła mi pewnych zdolności, zarzucam dziś lasą tak dobrze, jak gdybym był człowiekiem z Nowego Świata. Otóż pojmuje pan. Gospodarz nasz posiada piwnicę dobrze zaopatrzoną, a klucz od niej trzyma przy sobie, ale z tej piwnicy wychodzi okienko. Tamtędy więc zarzucam sznur, a ponieważ doszedłem, gdzie najlepszy jest kącik, z niego więc wyciągam. Pojmuje pan teraz, jaki związek mają butelki, tu rozstawione, z antypodami. Zechciej pan teraz spróbować naszego wina i powiedz nam bez uprzedzenia, co o niemiecki myślisz? Dziękuję ci, mój drogi, tylko co jadłem śniadanie. A zatem odezwał się Porfoos. podaj jedzenie na stół, muskwetonie, a, gdy my będziemy jedli, Dartanian opowie, co się z nim działo w ciągu dziesięciu dni, odkąd nas opuścił. Najchętniej rzekł Dartanian, a gdy Porfous i musketon zajadali z łapczywością rekonwalescentów i serdecznym braterstwem, Jakie wytwarza wspólność nieszczęścia, opowiedział, jak raniony Aramis musiał w Kliwekor pozostać, jak w Amien zostawił Atosa w opałach z czterema ludźmi posądzającymi go o fałszerstwo pieniędzy i jak on, de Artanian, zmuszony był naszpikować szpadą hrabiego de Worts, aby się przedostać do Anglii. Na tym zakończył zwierzenia, dodając jedynie, że za powrotem z Wielkiej Brytanii przyprowadził cztery przepyszne konie, z których jeden był dla niego, a reszta dla jego przyjaciół, i że dla Portosa przeznaczony stoi w stajni hotelowej. Na to wszedł Planczyt i oznajmił, że konie wypoczęły dostatecznie i mogą zajść na nocleg do Clermont. Ponieważ d'Artagnan uspokoił się o Portosa, a pilno mu było dowiedzieć się o innych, uścisnął choremu rękę, oznajmiając, iż puszcza się w dalszą drogę na poszukiwania. A zresztą będzie tędy powracał za jaki tydzień, jeżeli więc zastanie jeszcze Portosa w hotelu Grand San Martin, zabierze go wtedy z sobą. Porfous odpowiedział, że według wszelkiego prawdopodobieństwa, zwichnięcie nogi nie pozwoli mu wyruszyć w ciągu tego czasu. A przytem musi pozostać w Szantyli, aby się od księżnej swojej doczekać odpowiedzi. D'Artagnan złożył mu życzenia, a żeby odpowiedź była pomyślną i długo nie dała na siebie czekać. I raz jeszcze poleciwszy mu skwetonowi portosa, zapłacił swój rachunek i wyruszył w dalszą drogę z planhetem, który się uwolnił od jednego z prowadzonych luzem koni.